Co sądzę o kanale Jeden z Wielu? Kanał Jeden z Wielu jest właściwie się dobrze nazywa, dlatego że jest to kanał, na którym autor, tego, znaczy gospodarz tego kanału, mówi to, co wszyscy wiedzą. Przedstawia to tak, czyli jest jednym z wielu. Przedstawia rzeczy oczywiste, tak jakby były objawieniem. Proszę zwrócić uwagę. Wybory prezydenckie. Taka właśnie była narracja. PiS jest zły, a my, Koalicja Obywatelska, jesteśmy jedyną demokratyczną alternatywą. Właśnie dzięki takiej gadce Platforma Obywatelska, a szerzej Koalicja Obywatelska, ciągle jest w opozycji. Wydaje się, że największym problemem Platformy Obywatelskiej jest szyld oraz ludzie, którzy po tylu latach wciąż są negatywnie kojarzeni. Według mnie Platforma Obywatelska jest już spalona i nic nie da się zrobić. Zresztą z tego, co mówi Borys Budka, to oni i tak nic nie robią. Liderzy Platformy Obywatelskiej mają ten problem z przekonaniem tej części drugiej sceny strony. No dobrze, także mamy to, co wszyscy mówią, mamy to, co wszyscy wierzą. I czy to jest prawda? Nie ma tutaj żadnego intelektualnego zastanowienia się nad tym. Nie wiem, jaki jest sens robienia kanału o polityce, w którym autor nic nie wnosi do tego, tylko mówi wszystko to, co powtarzają inni. Zresztą bezmyślnie powtarzają. Bo to nie jest problem na przykład Platformy, że Platforma ma zgrane twarze i nie ma i mówi, że jest, oni są tymi dobrymi, a PiS tymi złymi. I to nie dlatego oni przegrywają wybory. Oni przegrywają wybory dlatego, że PiS ma jakiś pomysł na Polskę w ogóle. Mierzeja, gazoporty, rozwijanie, Ameryka, NATO, flanka, Międzymorze i tak dalej, i odbudowanie kolei na prowincji, połączeń kolejowych. To jest coś konkretnego. A co oni mają? Robić to, co chcą Niemcy. No i co? No i tyle. No trzeba wymyślić coś. Więc nawet tutaj jeden z wielu nie ma racji, jest płytki i nie umie się nawet... No fajnie, że on się interesuje polityką, on mówi, że on tym żyje i dla niego to jest fajne. No dobra, ale ten program nic nie wnosi. I jedno mogę powiedzieć, znaczy fajne jest, że popularyzuje, ale no niczego się nowego nie dowiesz. Jest utrwalanie tego, co wszyscy bezmyślnie powtarzają. To jest ten problem. I on jeszcze co gorsza uważa, że to on to dostrzega i on coś tu wnosi do tej dyskusji. Także nie, mam krytyczne zdanie o tym. Natomiast podoba mi się to, że faktycznie zachowuje dystans do różnych środowisk i mówi tutaj, jak mówi o Sasinie, to jest ostry, jak mówi o Mikkem, to jest ostry, jak mówi o KO i PO, jest ostry. Także stara się być obiektywny, to prawda. To jest akurat fakt, on to napisał, że się stara i rzeczywiście się stara. Tylko, że programowi brakuje głębi. To jest przede wszystkim problem. Brakuje dostarczenia nowego spojrzenia i tak dalej. To jest główny problem tego. On nie powie, jeżeli ja na przykład, jak nie mam zdania o Sasinie, bo nie mam żadnego zdania o Sasinie, to nie, nie zrobił o nim filmu, a on robi. O co tu chodzi? Nie mam, co mam powiedzieć o Sasinie? To jest taki żołnierz Kaczyńskiego. On nie ma własnych jakby, nawet jeżeli ma własne poglądy, to ich nie widać. Sasin jest taką postacią, która ucieleśnia pogardę PiSu dla Koalicji Obywatelskiej, jacy oni są głupi, ci koalicja. Ale to Sasin ma pożyczoną mądrość od Kaczyńskiego. To Kaczyński powinien gardzić, mógłby gardzić z wyżyn swojego intelektu Koalicją Obywatelską, a nie Sasin. Więc to jest trochę zabawne. To jest wszystko, co myślę o Sasinie. Na pewno nie. No tutaj jest, że Sasin buduje coś tam i tak dalej. No dobra, no bieżączka. No, to do tego mamy TV, tak? Po co tutaj, po co kopiować TV?